Czysta energia musi być czysta, a tymczasem w części gmin elektrownie wiatrowe wybudowano na gruntach należących do osób zatrudnionych w urzędach gmin lub doradnych, czyli do osób, które uczestniczyły w podejmowaniu decyzji co do miejsca lokalizacji elektrowni. Ten ważny dla bilansu energetycznego sektor zielonej energii rozwija się niestety w złych warunkach. Budowie farm towarzyszą nieprecyzyjne prawo, brak rzetelnego nadzoru technicznego, niejasne związki inwestorów z osobami zatrudnionymi w gminach i często lokalne konflikty społeczne.